Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cześć na środę. Skutki wizyty Tymoteusza. Przeczytaj 3:6-8. Tymoteusz został posłany, by wesprzeć Tesaloniczan. Jakie elementy sprawozdania Tymoteusza przyniosły radość i pociechę Pawłowi, na co apostoł szczególnie zwrócił uwagę. Lecz teraz od was przyszedł do nas Tymoteusz i przyniósł nam dobrą nowinę o wierze i miłości waszej i o tym, że zachowujecie nas zawsze w dobrej pamięci i że pragniecie nas ujrzeć tak jak i my was. Stąd doznaliśmy przez was, bracia, w wielkiej potrzebie ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze. Bo żyjemy teraz, skoro wy trwacie w Panu. Wyrażenie teraz, 3:16, jest akcentowane. Paweł napisał do Tesaloniczan niezwłocznie po otrzymaniu wieści od nich. Gdy tylko Tymoteusz przekazał mu wiadomości, apostoł zaczął pisać. Czego dowiadujemy się o praktycznej modlitwie Pawła? Czego możemy się z tych informacji nauczyć? 3:9-10. Albowiem jak możemy dość dziękować Bogu za was, za całą radość, jakiej z powodu was doznajemy przed Bogiem naszym. We dnie i w nocy modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać wasze oblicza i dopełnić tego, czego brak w waszej wierze. Brak słów takich jak zawsze czy nieustannie sugeruje, że pojawiło się coś nowego w radości i dziękczynieniu Pawła, co wykraczało poza tę radość i wdzięczność, jakie apostoł zwykł odczuwał modląc się za Tesalonicza. Radość i dziękczynienie, o których jest mowa w 3:9-10, są bezpośrednią reakcją Pawła na wieść przyniesioną przez Pawła, Tymoteusza. Czego brakowało w wierze Tesaloniczan? W bezpośrednim kontekście nie jest to wyjaśnione. Jak możemy przeczytać w dalszej części listu, troska Pawła o ich wiarę dotyczyła bardziej aspektu praktycznego niż teologicznego. 4:5 wskazuje, że potrzebowali oni dostosowania praktyki życia do nowo przyjętej wiary. Choć mieli miłość i wiarę, a także trwali w Panu, z dalszej części listu jasno wynika, że wciąż potrzebowali dalszego rozwoju. Dlaczego modlitwa jest ważna w naszej więzi z Bogiem? Ile czasu spędzasz na modlitwie? Co twoja praktyka modlitewna mówi o tym, jak wysoko cenisz modlitwę? W jaki sposób możesz poprawić swoją praktykę modlitewną? Dziękuję.